Rozchoruje się jeszcze bardziej. Kto wymyślił, żeby deszcz był wodą? Skudna pogoda. Psia mać, znowu przegrał. Widziałeś gdzieś Kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Bywaj. Paskudna pogoda. Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem.
Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji, nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie. Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków Salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Spać mi się chce. Rozchoruję się jeszcze bardziej. Za mało mi płacą. Kto wymyślił, żeby deszcz był wodą? No dajże trochę. Nosem se wciągnę. Nie przesadzasz tym, aby... Patrzę. Nic się nikomu nie zaszkodziło. A mam po tym gadkę, nigdy żadna mi... A jak się oprze... Psia mać, znowu przegrałem na tych zakup... Znalazłem Kolmana. A, baranina chciałby wiedzieć, gdzie podziewał się ten łachmyta. Nakryłem go na donosicielstwie. To zdrajca, łajdak i sukinsyn, kupa łajna. Wiedzieliśmy, że ktoś donosi straży, ale żeby Kolman? Takie życie. No cóż, baranina wyznaczył nagrodę za znalezienie szpicla. 500 orenów jest twoje. Bywaj.
Bywaj. Co podać? Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Bywaj. Deszcz pada i pada. Nie ma sensu. Moje stare kości. Świetny plan. Młodym panie, chleba w ustach od 3 dni nie miałem. Co by tu? Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi.
Czuję, że umrę. Starość nie radość. Och, jak boli. Właśnie idę pod bramę zamkową. Ponoć tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Teraz faktycznie trudno o dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zaczną kupców do miasta wpuszczać. Póki zaraza szaleje, puty kwarantanna będzie. Co to ja miałam zrobić? Wieczny ogniu, wypełnij me serce. O co chodzi? Trzeba wam czego? Bywaj. O co chodzi? Trzeba wam czego? Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu. Bywaj. Nie bawię się tak. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Raczej... Zanim odmówisz, pozwól mi powiedzieć więcej. Dobrze. Chciałem zwrócić twoją uwagę na kilka istotnych spraw. Primo, zakon powstał, by służyć prostemu ludowi. Secundo, wstąpić w szeregi zakonu może każdy. Chłop, szlachcic i wiedźmin. Tertio, rycerzom zakonu przysługują liczne przywileje. Nie. Quarto, rycerze zakonu, tak jak wiedźmini, tępią potwory. Co o tym sądzisz? Nie, dziękuję. Jeszcze tylko kilka godzin i wracam do mojej żoneczki. O co chodzi? Trzeba wam czego? Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Pomyślmy. Tak, w słynnym dziele Bramy Tajemnicy, Alvaro, znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak, zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch.
Ein Sofaur, gnomi traktat alchemiczny, praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie, ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. Książki, zwoje, pergaminy. Witaj, złociutki. Zapraszam na górę. Jejku, jejku. O, w mordę jeża. Pierdolę to. Geralt! Co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyrżnęła osadę pod Wyzimą. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony! Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Nie chciałem mieszać się w interesy Havekara i Skojatel. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. Ta. Był bazyliszek i nie ma. Pokazałeś, że lepiej z tobą nie zaczyna. Spać mi się chce. Pieprzyć koło egzystencji. Co to? To nie poważne. Ach, gdybym był bogaty.
Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 kaucji, to go wypuszczę. Oto pieniądze. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie. Wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent. Bierz i nie marudź. Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Bywaj. Wszyscy pogłupieli.